Cześć Wam, tu The Maze Runner i w tym odcinku chciałabym Wam pokazać moje dwa nowe customy, które dzisiaj skończyłam. Jeden na zamówienie dla Karola, który zablokował mnie na Facebooku, ale spoko. Oraz jeden z dwóch dla Anastazji. I tak, co chciałam powiedzieć? Przede wszystkim bardzo serdecznie pozdrowić Metal Fish Art. Doradziła mi Pani dużo, naprawdę. Bardzo dziękuję za radę, na pewno się do niej zastosuję, przyda mi się na pewno, bo jednak te moje customy mają dużo do życzenia, nie powiem, że nie. A właśnie przez takie rady się uczę i no się uczę, tak. No i te customy teraz, co pokażę, robiłam już wcześniej, skończyłam wcześniej, zanim napisałam do Metal Fish. I no właśnie, jeszcze się teraz nie zastosuję, nie zastosowałam, tak? No i dwa jeszcze też już zaczęłam i no już też nie dam rady, więc przy następnych już na pewno. A więc tak, pierwszym z nich jest źrebak, który był knapstrapem dla Anastazji. I tak, jest on ciemnogniady, bez żadnych odmian, jest to klaczka. I no tak, jeszcze musi wyschnąć do końca, tak, no i tutaj niestety się zrobiły smugi, ale ogólnie myślę, że jeśli chodzi o jakość, to jest w miarę, nie jest najgorszy. No oczy zrobiłam jednak brązowe, ponieważ jak zrobiłam z białkami, to oko było po prostu przeogromniaste i wyglądało jak bardzo dziwnie. Naprawdę jak alien jakiś. No i więc zrobiłam normalne brązowe z powiekami czarnymi. No i ogólnie wycieniowany jest, zabezpieczony werniksem. Tu przyciemnione też ma. I ogólnie tak wygląda, a to jest coś brudnego, potem to wytrę. Tak, przepraszam za ostrość, ale jest późno. A, super. No i wygląda tak. A drugim koniem jest ogier, który był Palomino dla Karola. I tak, też jest ciemnogniady, jak widać. Jemu zrobiłam oko już z białkami. O tak. No i przepraszam za nagłą zmianę miejsca nagrywania, ale moja mama mi weszła i zaczęła sobie robić paznokcie. I nie mogłam niestety dokończyć, bo uznała, że będzie siedzieć. No cóż. No i też jest przyciemniony tutaj. No ogólnie jest wycieniowany, tak się prezentuje, nie jest chyba najgorszy, ma chrapkę, przepraszam za tą ostrość, no ale w tym pokoju jest dużo gorzej, no i tutaj też ma odmianki i jeszcze są robione starym sposobem, kopyta są jednokolorowe, nie umiem zbytnio ich cieniować, no i podkowy ma. Tak. No i myślę, że jest nawet spoko. Myślę, że będzie się podobać. No. No i tutaj wyszło takie dziwne tuś, taki pasek. Więc no. Mi to przeszkadza akurat, bo widzę to i wiem, czemu to zrobiłam. No ale trudno. No i tak wygląda. Tak. No. A tu są konie, które robię aktualnie. I tak jestem sportem w moim pokoju, bo moja mama jednak postanowiła wyjść. I tak, tutaj jest ten ogier z dzisiejszej wymiany, z tej paczki. Już go zaczęłam i nałożyłam tylko podkład póki co. I przyciemniłam. Jeszcze oczywiście to jest takie wstępne. Tak. I grzywę też przyciemniłam. I w razie czego zostałam poproszona o zrobienie takiego odcienia. Oraz, no ogólnie takiego ustawienia, bo ogólnie zrobiłabym bardziej rudy, a nie taki. No ale trudno. Jeszcze dużo zostało przede mną. A tutaj drugi koń dla Anastazji. I też dopiero pomalowałam farbą, jeszcze nie cieniowałam. Maści, myślę, że to dreszowatej będzie. Tak. I to chyba by było na tyle. No i jeszcze raz dziękuję bardzo Pani za rady.
Tak, już nie będę się powtarzać. No i to by było na tyle. Czekajcie na kolejne filmiki. No i powtarzam, że w poniedziałek ja wyjeżdżam na 2 tygodnie i jak chcecie, to paczki przysyłajcie już. Te, co miały tam być tam zrobione, umówione, co było, tak? A jeśli nie, nie chcecie czekać, no to wyślijcie później. 10 lipca wracam, więc możecie wtedy już wysyłać. No i pewnie będzie spam filmów, jak wrócę. Mam taką nadzieję, że będą jakieś paczki, listy i tak dalej. Na pewno będzie custom od Amaltei. Tak. No. No i to by było na tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i pa pa!